Dzień dobry, witamy Was wszystkich serdecznie w podcaście właśnie o tym. Ze mną Awizonosz. Witam Was bardzo serdecznie. I ja jestem Jakub Sykot. Dzisiaj porozmawiamy o... Właśnie może zanim o tym, o czym porozmawiamy, mam do Ciebie takie pytanie otwarte. Czy lubisz jeździć tramwajami? Tak, tramwajami lubię jeździć, już chyba widzę, do czego zmierzasz, ale ja lubię jeździć tramwajami i powiem szczerze powiedziawszy, wolę o wiele bardziej jeździć tramwajami niż autobusami. No właśnie, jeszcze Ci przerwę, bo mam takie porównanie. Jak byłem w Londynie, to tam tak naprawdę są dwa główne nurty te komunikacyjne. Przede wszystkim metro, bardzo popularne. Jeżeli chcemy gdzieś dojechać, to najpierw sprawdzamy, jak dojechać tam metrem, ewentualnie potem wybieramy, żeby dojechać jeszcze gdzieś dalej ten autobus. Okay. U nas w Polsce, w Warszawie jest jeszcze ta opcja pośrednia, czyli tramwaje. Jakie możliwości dają tramwaje? Czy chodzi na przykład o szybkość komunikacji? Lepszą Ale chodzi niż autobusu? Ci o względy pasażerskie, czy względy takie czysto komunikacyjne? Myślę, że bardziej jak pasażerowie to odczuwają. Pasażerowie odczuwają to, że to może być środek transportu, który raczej się w nim nie zginie, no bo mówmy się, wypadków śmiertelnych tramwajowych, gdzie jest się w środku i ktoś ginie, to raczej takich nie mamy. Przy samochodach, autobusach trochę jest inaczej. Natomiast patrząc z perspektywy komunikacyjnej, no to jest to środek transportu, który jest o wiele bardziej pojemny niż autobus. Jest pojemniejszy niż taki autobus przegubowy. On jest po prostu też dłuższy, może więcej osób zabrać. Likwidacja miejsc siedzących też daje magiczny barier w postaci większej ilości przewozowych, czy pasażerom się to podoba, czy nie. Więcej osób się zmieści stojąco niż siedząco. Natomiast no, jest to na pewno wygoda i przy tych starszych tramwajach, bo przy tych nowych czasami hamuje i tam szarpie, ale przy tych starszych to jest taka pewność, że jak już jedziemy, to będziemy jechać płynnie, nie będziemy jakiegoś szarpania, że nagle samochód coś wyjedzie przed samochód i wylecimy z zębami czy coś. Odnośnie tych starych tramwajów, mnie to denerwuje, że nie mają klimatyzacji i pamiętam, jak jechaliśmy kiedyś nagrywać otwarcie metra na Bemowie i wtedy był ogromny upał, naprawdę ogromny upał i w tym tramwaju strasznie było jak w saunie, tak naprawdę. Znaczy klimatyzacja tam jest przecież, jak się otworzy okno, to jest klimatyzacja aktywna. Tak, dokładnie, ale każdy siedzi upocony, ale wtedy właśnie wszedłem do tego metra i tam był taki przyjemny chłód. Pamiętam to dobrze. A to w metrze zawsze, ale tam było jeszcze tak mocno zimno z tego, co pamiętam w tym metrze, że faktycznie się zjeżdżało i można było dostać szoku termicznego. Ostatnio słyszymy o tym, o sytuacji, w której jest planowany zakup do 160 tramwajów. Czy jest to potrzebne? Umówmy się, na początku był pomysł, żeby była opcja na dodatkowe Hyundai. Ostatecznie Hyundai byłyby dużo droższe niż było to pierwotnie planowane, no bo wiadomo, inflacja i inne aspekty. Natomiast teraz te tramwaje czy są potrzebne? Trzeba pamiętać, że dużo inwestycji nowych powstaje. Jeżeli powstają nowe inwestycje, to będzie potrzebne więcej tramwajów do obsłużenia tych linii tramwajowych. Bo wstaje nam tramwaj do Wilanowa, który teraz właśnie powstaje, na Gagarina, na Kasprzaka będzie nowa trasa. No właśnie, i o tych trasach za chwilę, ale... Mam do Ciebie pytanie odnośnie. 24 km na godzinę to prędkość komunikacyjna w okresie szczytu na Kasprzaka. Tak. Czy to szybko? Trzeba pamiętać, że to jest średnia prędkość i ona też wlicza postoje na przystankach, więc pod tym aspektem, w teorii tak, ale w praktyce ja na monocyklu jestem szybszy niż ten tramwaj, więc no to nie jest szybkie. Wiadomo, że metro będzie szybsze, dlatego że ma mniej przystanków i stacji, więc mniej musi się zatrzymywać. Metro zawsze na pierwszym miejscu. No wiadomo, metro zawsze na pierwszym miejscu, samolot tam gdzieś tam jeszcze jest szybciej, ale to co innego. No niestety, no tak to wygląda przy tych tramwajach. To tylko i wyłącznie liczy się właśnie te zielone fale. Jeżeli tramwaje mają pierwszeństwo, no to wtedy faktycznie szybciej jedziemy. Czy to jest szybko? W mojej osobistej ocenie, no 24 nie brzmi jakoś dużo, ale de facto faktycznie tramwaj nawet do tych 60-70 na godzinę jest się w stanie rozpędzić. Tramwaj na Moście Poniatowskiego jedzie 20 na godzinę. A to inny aspekt. Czyli o 4 km mniej. Oczywiście, że to jest taka średnia jakaś pewna. Ale dobrze, jak już jesteśmy na Kasprzaka, to powiedz mi, rozjazd na poziomie minus 1. Dla mnie poziom minus 1, jeżeli poziom terenu to jest poziom zerowy, to minus 1 jest pod terenem, a tutaj jest jakiś mały myk. Tak, no tutaj mamy mały myk w postaci wykopu. Jeżeli coś jest z wykopy, no to niby jest na powierzchni, a jednak jest pod powierzchnią. No tak, będziemy mieli faktycznie na poziomie minus 1 tam rozjazd. Z tego rozjazdu będą tramwaje skręcać w kierunku Wolski czy Kasprzaka jadąc od Bemowa. No jest to trochę surrealistyczne. Szkoda, że nie zostało to wykonane tak samo jak te rozjazdy do tramwaju do Wilanowa, czyli w splocie. Wtedy szybciej tramwaj by mogły dojeżdżać. No i dodatkowy tor też by się przydał. Miejsce tam jest. Szkoda, że nie udało się wszystkiego zrealizować tak bardziej przyszłościowo. Bo trzeba pamiętać, że tam dosyć dużo tych tramwajów będzie korzystać z tych rozjazdów. Prawdopodobnie z 5 albo nawet 6 linii tramwajowych. No właśnie, a zielone torowisko, które tam jest położone fragmentarycznie. Dlaczego w tym momencie rozjazdu tego zielonego torowiska nie będzie?
Rozjazd jest na dole, na poziomie minus 1. Są też pochylnie, które też nie są właśnie zielone środowisko. Tak, parę jest aspektów. Pierwszy aspekt, najbardziej taki logiczny, to jest to, żeby służby ratunkowe mogły po prostu dojechać. Karetka pod zielonym środowisku mimo wszystko nie dojedzie w jakiś łatwy sposób. Czyli z takich względów logistycznych. Trochę. Tak, logistyczne, a drugi względ to jest czysto taki dla trawy. Po pierwsze, jeżeli jest spadek w dół, to ta woda będzie lecieć na dół. Nawet jeżeli jest dobre odwodnienie na dole, no to cały czas ta woda będzie spływać. A po trzecie, trzeba pamiętać, że tramwaj zimą musi korzystać, żeby wjechać i wyjechać z właśnie ze skarpy i z tego wykopu piaskownic. Czyli po prostu musi sypać piasek na tory, a ten piasek też roznosi na zielone tory, więc trawa długo nie pożyje, znaczy ten rozchodnik długo nie pożyje, jeżeli będzie po prostu cały czas zapieszczany przez tramwaje. Czyli to też są względy bezpieczeństwa. Tak, dlatego na przykład na przystankach nie ma zielonego środowiska, tylko faktycznie tam jest płyta betonowa. A jeżeli chodzi o Gagarina, tam jest dużo zielonego. Tam jest dużo zielonego, 1 kilometr ciągłej zielonej przestrzeni, więc dla wszystkich fanów informujemy, że takie są informacje. No właśnie, wracając jeszcze do tramwaju do Wilanowa. Na przełomie listopada i grudnia mają zostać otwarte ulica spacerowa i ulica Goworka, ale tylko dla autobusów. I mało dlaczego tego, tylko tak jednokierunkowo. Właśnie, do tego tylko jednokierunkowo, a ruch indywidualny, czyli jakbym ja chciał sobie pojechać tam autem, będzie dopiero wznowiony po miesiącu, po otwarciu ulicy Gagarina. Bo ciebie miasto nie lubi, dziękuję bardzo. No właśnie, tak to jest. Ja tutaj jeżdżę autem, relacjonujemy wspólnie. Tak, no dzisiaj na przykład jechaliśmy autem, z Kobyłki wracaliśmy, natomiast no, czemu tak to jest? Preferencje miasta zawsze są, żeby komunikacja miejska, bo komunikacją jedzie najwięcej osób, miała jak najlepszy dojazd. No, nie ma tramwaju, więc jest to autobus, także autobusy będą mogły faktycznie tędy pojechać szybciej. Natomiast trzeba pamiętać, że tak, po pierwsze to będzie oddanie do użytku na jednej jezdni, w jednym kierunku. Przystanki będą zlokalizowane, ale w dziwnych lokalizacjach, co się nie tam, gdzie będą docelowo. I mało tego, nie dość, że będzie ruch jednokierunkowy, to jeszcze będzie pod prąd, bo to będzie tutaj po tej drugiej złej jezdni. To też ma związek z tym, że podczas tego przerzucenia faktycznie na środku skrzyżowania spacerowej, belwederskiej, no i Gagarina, będą trwały prace przy budowie rozjazdów na tym środku skrzyżowania, które teraz by nie były możliwe. Tam taki jest taki zawijaz dosyć ładny. To naprawdę to, co mówisz, brzmi jak niezły młyn w pewnym sensie. No bo to jest jedyny wielki, duży młyn. Dużo dzieje, a powiedzmy, że na przystanku Dolna mamy około 14-15 tysięcy wejść do transportu zbiorowego, co jeszcze poszerza tą skalę. Tak, poszerza, jak sobie spojrzymy na budowę z ulicy Dolnej, tak się zastanawiam, a tak nic tu się nie dzieje od tych kilku miesięcy. No tak to wygląda, jak to wszystko się dzieje w częściach formalnościowych i dzieje się pod ziemią. Czy faktycznie budowa musiała się rozpocząć wcześniej? Powiem tylko i wyłącznie, że ciśnienie polityczne było duże, żeby faktycznie inwestycje już rozpocząć, nawet jeżeli wszystkie elementy jeszcze formalnościowe były dopinane na ostatni guzik i dlatego tak to wygląda, że po prostu dużo się dzieje w teorii, ale nie wszystko widać na budowie, dlatego są te wielkie banery. Przepraszamy, co się aktualnie dzieje? No tylko powiem, że wykonawcy inwestycji w okolicy dosyć dobrze się z tego śmieją. Czyli polityka i logika. No niestety, jak zawsze polityka nam w to wchodzi. A na Gagarina torowisko ma zielone być, już o tym powiedzieliśmy, ale co się teraz tam dzieje? Jak tam wyglądają prace? Ja tutaj mogę powiedzieć, że właściwie to wygląda, że ktoś sobie rozłoży leżaczek i leży, jest zadowolony z życia. No, ale nie ma się czym opalać, akurat pada śnieg i bardzo ślisko. No jest zimno jeszcze, szklanka będzie. Natomiast wracając do meritum, no na Gagarina teraz się dużo nie dzieje, w sensie tak, jest sieć trakcyjna, tramwajowa rozwieszana aktualnie, więc to jest jeden z aspektów. Pomijając sieć, która jest rozwieszona, to mamy jeszcze ostatnią trasę przyłączeniową. Też trzeba pamiętać, że nowa trasa tramwajowa na Gagarina nie będzie działać bez połączenia ze spacerową, jak i również nie będzie działać, bo nie będzie mieć zasilania z prądu, bo prąd do tej trasy na tramwaju na Gagarina jest pobierany z tramwaju do Wilanowa. Więc to nam się tak mocno zazębia, że oni i tak siłą rzeczy, choć nie mogą ukończyć tej inwestycji, to i tak będą czekać do tego czerwca, żeby z zakończeniem całości. Czyli mam wrażenie, że jest to bardzo długa trasa, albo po prostu duża inwestycja. To jest po prostu bardzo skomplikowane, żeby połączyć to jedno ze sobą. I dlatego jest problem. Będzie na przykład, że Gagarina jest dwujezdniowa, a wyjazd aktualnie na Gagarina jest tylko jednojezdniowy, więc to też nie może być docelowa organizacja ruchu. To jest bardzo pokomplikowane. Jeden organizm, który żyje i nie może się za bardzo rozdzielać. No właśnie, to jest dosyć duży problem. Ja tylko powiem wam, że jeżeli faktycznie do końca miesiąca, znaczy do końca tego roku nie uda się zakończyć tej inwestycji, to spodziewajcie się, że mogą się jakieś tam wydarzyć. Nie powiem wam co, bo z inwestorem tam rozmawiamy na temat różnych atrakcji, ale może być coś ciekawego na tym krótkim, jednokilometrowym odcinku. Czyli tak kończąc, im więcej tras tramwajowych, które aktualnie są w budowie, są planowane, tym więcej tramwajów będzie potrzebnych. Taką prostą dokładnie, pointą. Tylko jeszcze dodam, że tramwaje też chcą zrobić 100%
tramwaje niskopodłogowe, żeby żaden tramwaj nie był faktycznie wysokopodłogowy w normalnym użytkowaniu liniowym. Nie mówię o tramwajach zabytkowych. Czyli to jest taki cel docelowy. Tak, to jest cel docelowy i dlatego właśnie mają być te kupione kolejne tramwaje. To jest główny cel. Dobra, Avizo, czy ty myślałeś o zmianie zawodu z youtubera na murarza? Gdyż ostatnio widziałem, że wmurowałeś kamień węgielny na budowie na Karolinie. Czy to jest legalne? Ja widzę już te nagłówki. Młody youtuber Avizonosz oskarżony o majstrowanie przy budowie metra. Młody youtuber zmienia branżę. Czy zajmie się murarstwem? O co chodzi? Jak to się stało, że wmurowałeś ten kamień węgielny? I czym jest ten kamień węgielny wmurowany w podłogę? Tak, no miałem okazję wmurować go. Było pytanie dla dziennikarzy, czy ktokolwiek chce go wmurować. No i nikt nie był chętny, bo trzymałem aparat akurat, bym podszedł bardzo chętnie. Natomiast faktycznie miałem taką okazję. Czym jest kamień węgielny? To jest taki znak symboliczny z rozpoczęcia budowy w trakcie, że to jest ten element, który po prostu jest początkiem, zainicjowaniem. Taki symboliczny to jest po prostu element. Tam co ciekawe też był włożony akt notarialny, jak i również krecik do tego właśnie kamienia węgielnego. Ale jakie to uczucie? Jakie zaraz to uczucie? No niesamowite. Warszawy, z tego co wiem. Mało tego, pierwszy, jeszcze tą samą szpadelką, co prezydent Warszawy, prezes Meca Warszawskiego, zastępca burmistrza Bemowa. Po nich wszystkich mogłem samemu to wmurować. To jest faktycznie niesamowite uczucie. Przyznaję, że... I na końcu ekspert Avizonosz oczywiście. No tak, na końcu ja i jeszcze parę innych osób, ale to faktycznie niesamowite przeżycie. Dobra, było. Ale na końcu, bo już czas nas goni. Czy zarobki przestały ci się, Avizo, zgadzać? Gdyż ostatnio zobaczyłem twoje zdjęcie, jak... Teraz ja opiszę. Avizo, siedzący na małym taboreciku, śnieg pada mu na głowę, znaczy ma rozstawiony parasol nad sobą, tak, śniegu po pas i na dodatek... Wszystko odbywa się przy ulicy pod latarnią. Avizo, co się z tobą dzieje? Odpowiadając na wasze pytania, niestety nie mogę sobie gniazdka podczepić z latarni internetu, a szkoda. No co się dzieje? Nagrywałem wyburzenie kładki przez 3 godziny, warunki były tragiczne, miałem parasol, ustawiłem się, z komputerem siedziałem, nawet mogliście obejrzeć tą transmisję na żywo przez te 1,5 godziny. No, po prostu ciężkie warunki pracy. Ciężkie warunki pracy, ale odpowiadając na twoje pytanie, czy chcę zostać murarzem? Nie, ale bardziej myślałem nad zawodem w naprawianiu win, bo to jest dosyć ładnie prosperujące i dobrze zadabiające tak, zawód. Tak, a win zepsutych na pewno nie brakuje. No, czyli, w metrze to już w ogóle. Czyli tak jak my, ciężkie warunki pracy, dużo pracy, jeżeli wy też tak macie, to w wolnej chwili posłuchajcie naszego podcastu. Podcastu właśnie o tym, który prowadzili dla państwa Avizonosz. I jak zawsze Jakub Sykut. Cześć. Co ważne, też możecie go usłyszeć na Spotify'u. Dokładnie, do usłyszenia. Cześć.